Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na wiadomości. 17 maja w Państwowej Szkole Muzycznej 1 i 2 stopnia w Kutnie odbyło się otwarcie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego i Kameralnego. Ze względu na obecną sytuację konkurs ma charakter wirtualny. Wyjątkowy dzień w Szkole Muzycznej. Co takiego się dzieje? W dniu dzisiejszym rozpoczął się Międzynarodowy Konkurs Muzyki Pianistycznej i Kameralnej imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego. Cieszę się bardzo jako dyrektor szkoły, że taki konkurs odbywa się w naszej placówce i również z zaskoczeniem przyjęliśmy liczbę uczestników, mianowicie do konkursu zgłosiło się ponad 200 uczestników w dwóch takich głównych sekcjach, to jest kategoria sekcja solowa i sekcja kameralna. Organizatorem tego konkursu jest Stowarzyszenie Operativa oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia w Kutnie. Mam zaszczyt powitać Państwa na pierwszym międzynarodowym konkursie pianistycznym i kameralnym imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego w Kutnie. Serdecznie witam Państwa jurorów, uczestników oraz kutnowskie media. Oddaję głos Pani Profesor Agacie Górskiej-Kołodziejskiej, dyrektorowi tegoż festiwalu. Szanowni Państwo, organizatorem konkursu, międzynarodowego wirtualnego konkursu pianistycznego i kameralnego imienia Marii Szymanowskiej i Karola Kurpińskiego jest Stowarzyszenie Promocji Inicjatyw Artystycznych Operativa, które działa przy Łódzkiej Akademii Muzycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna w Kutnie. W miniony weekend w Kutnie nie zabrakło też wandali. Przeszkadzało im świeżo posadzone drzewko na Placu Wolności. Na ulicy Krótkiej ktoś połamał pale podtrzymujące roślinę, a drzewko zostało wyrwane z ziemi. Muzeum Regionalne w Kutnie zorganizowało 18 maja konferencję prasową dotyczącą grantu archeologicznego Kutno Powstanie i Rozwój Małego Ośrodka Miejskiego w ujęciu interdyscyplinarnym www.archeologia.pro. Jej tematem było życie codzienne mieszkańców Kutna w świetle badań archeologicznych. Na sygnale. Około godziny 8.30 17 maja pod Kutnem na przejeździe kolejowym w okolicach Michałowa, gmina Kutno, doszło do bardzo groźnego zdarzenia drogowego. W samochód osobowy na przejeździe kolejowym wjechał pociąg. Kierujący pojazdem został z powodu ciężkiego stanu zdrowia zabrany do szpitala śmigłowcem LPR. Siła uderzenia była na tyle duża, że auto wypadło z drogi i dachowało. Przejazd kolejowy był zablokowany. W dniu dzisiejszym około godziny 8.50 dyżurny kutnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pomiędzy miejscowościami Florków i Michałów doszło do zderzenia się drezyny kolejowej z samochodem osobowym Subaru. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochodem Subaru kierował mężczyzna 44-letni, który z obrażeniami został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala w Łodzi. Na miejscu trwają czynności, należy liczyć się z utrudnieniami. 16 maja około godziny 1 w nocy w miejscowości Orątki Dolne doszło do bardzo dużego i groźnego pożaru. Na miejsce zadysponowanych zostało 5 zastępów Straży Pożarnej z Kutna oraz Ochotnicze Straże Pożarne z regionu. W płomieniach stanęła stodoła, w której znajdowały się baloty słomy. Nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru, nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza trwała około 14 godzin. 16 maja około godziny 1 w nocy w miejscowości Orątki doszło do bardzo dużego i groźnego pożaru. Na miejsce zadysponowanych zostało 5 zastępów Straży Pożarnej z Kutna oraz Ochotnicze Straże Pożarne z regionu. W płomieniach stanęła stodoła, w której znajdowały się baloty słomy. Nie jest znana przyczyna wybuchu pożaru. Nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza trwała około 14 godzin. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Żychlinie zatrzymali 30-latka podejrzanego o rozbój na 10-letnim chłopcu. Zebrane przez policjantów dowody pozwoliły sądowi na aresztowanie podejrzanego. Za rozbój grozi kara nawet do 12 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 11 maja bieżącego roku około godziny 17 na jednej z ulic w Żychlinie.
Policjanci ustalili, że gdy 10-letni chłopiec wracał do domu, został zaatakowany przez dorosłego mężczyznę, który wykręcił mu ręce. Napastnik wyciągnął chłopcu telefon komórkowy z kieszeni i uciekł. Chłopiec z płaczem wrócił do domu i opowiedział wszystkim rodzicom, którzy powiadomili im policję. Mundurowi niezwłocznie rozpoczęli poszukiwania sprawcy i zabezpieczyli dowody związane z tą sprawą. Tutaj determinacja policjantów w ustaleniu sprawcy przyniosła efekty, bowiem 12 maja 30-letni mieszkaniec Rzeszlina został zatrzymany przez funkcjonariuszy i osadzony w policyjnym areszcie. Policjanci odzyskali również skradziony telefon. Zebrane w sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu rozboju. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. 14 maja sąd zdecydował, że podejrzany najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Kultura. Zespół Kutnowskiego Domu Kultury, stęskniony za widownią i bardzo szczęśliwy z powrotu wydarzeń kulturalnych, zaprasza na pierwszy po przerwie plenerowy muzykal familijny W to mi graj, teatru I tak zagramy. Spektakl odbędzie się 16 maja w niedzielę o godzinie 10 w Parku Traugutta. Wstęp wolny, ale ilość miejsc najbliżej sceny ograniczona. Warto zabrać ze sobą parasole, mogą się przydać. Na terenie wydarzenia obowiązują zgodne z regulaminem KADEK-u zasady sanitarne. Na dziś to wszystko. Zapraszamy na następne wydanie wiadomości i zachęcamy do oglądania oferty programowej Telewizji Kutno.